pan Mariusz Kowalski. Tutaj też do pana wójta zwrócę jeszcze z takim pytaniem, prośbą, nie wiem, czy to dotyczy tylko Woli Mieleckiej, być może w innych miejscowościach też być ten problem. Panie wójcie, Stara Wola ma problem z dzikami, które wychodzą z lasu i podchodzą do gospodarstwa. Nie dość, że trochę ludzi obywatela powodzi, to jeszcze dziki teraz to niszczą. Czy nie ma jakiegoś rozwiązania, czy nie dałoby się tej szkoły mówieckiej jakiegoś... Plan do gospodarowania przestrzennego, tam będzie przemysł, nie wyjdzie. Panie wójcie, jakby zacznie działać plan gospodarowania, to być może... A strażnik będzie wyrzucony. To być może w tym roku nie zbiorą rolnicy żadnych plonów, bo te dziki to zniszczą. Czy nie dałoby się w jakiś sposób sensownie zainterweniować, czy to w Woli, czy w każdej miejscowości, gdzie jest taka potrzeba? Szkolenie zrobić. Dziękuję bardzo. Ja prawie udzielam odpowiedzi w sprawie panu Kowalcowi w sprawie dzików. Otóż, proszę Państwa, koła łowieckie dają coś takiego jak harmonogram odstrzału zwierząt. Ja im tutaj zwiększyłem ten harmonogram odstrzału w zakresie dzików, a zwiększyłem to liczbę dzików do odstrzału. Także możliwe, że to trochę poprawi. Oczywiście tutaj są problemy notoryczne od lat, że rolnicy narzekają na wysokość odszkodowań po dodatku łowieckich za szkody w uprawach rolnych. A ja chciałbym prosić o informację na temat terenów zalewowych, bo podobno czymś takim zostaliśmy objęci. Szanowni proszę Państwa, sprawa tak wygląda, że decyzję, co jest terenem zalewowym, a co nie jest terenem zalewowym, to podejmuje regionalny dyrektor gospodarki wodnej z Krakowa. I otóż osoba pana dyrektora, czyli całego urzędu, mogę tak powiedzieć już w tym momencie, jest władna do rozstrzygania tych spraw, natomiast w gminie Mielec nie mamy jako taką informacji, gdzie tak dokładnie ten teren zalewowy jest. Mamy w zasadzie w zarządzaniu kryzysowym, czyli u pana Śliwy są tam, prawda, mapki, gdzie, dokąd woda doszła. Proszę Państwa, niemniej Kraków ma dokładne, proszę Państwa, te rzędne wysokości zalania wody. Mają mapy satelitarne, mają mapy, proszę Państwa, komputerowe bardzo dokładne. Niekiedy jest tak, że na terenie jednej działki przez jakąś część działki jest teren zalewowy, przez jakąś część działki teren nie jest zalewowy. Niemniej o tym decyduje dyrekcja Zarządu Gospodarki Wodnej Krakowa. Jeżeli chodzi o budynki, jakiekolwiek nowe obiekty wznoszone na terenie gminy Mielec, wiadomo, trzeba mieć decyzję o, tutaj, o warunkach zabudowy terenu. I żeby uzyskać taką decyzję, no to musimy konsultować również, uzgadniać, inaczej mówiąc, musimy te warunki z Regionalną Dyrekcją Gospodarki Wodnej. No i proszę Państwa, to jest instytucja, która o tym decyduje. Niemniej wiem, że w Złotnikach zdarzały się przypadki, kiedy było odmowne uzgodnienie, a później było odwołanie i było uzgodnienie pozytywne. Szanowni Państwo, z pismem żeśmy wystąpili, żeby nam powiedzieli, na czym to ma polegać, czym się oni kierują, ale proszę Państwa, odpowiedź na to pismo mniej więcej sobie już tak szczerze powiem, jestem w stanie wyobrazić. Powiedzą, że się kierują na przykład, powiedzmy, rzędną pół minus 0,1 i dziękuję. Czyli tą tak zwaną wodą stuletnią. Twierdzą, że na tej działce do tego obszaru komputer im pokazuje, że wystąpi albo nie i dziękuję. Tak, proszę Państwa, to wygląda, ale niestety teren zalewowy będziemy mieli cały czas w tych obszarach, gdzie nie mamy wałów. I tym sposobem mści się na nas to, że niektórzy ludzie wcześniej, wiele lat temu, toczyli, proszę Państwa, wojnę o to, nie, żeby na ich działkach wody wału nie robić. Nie zgadzali się na przepuszczenie takich inwestycji hydrologicznych przez swój teren. Zdomagali się kluczowych odszkodowań, które szczerze powiedziawszy, by, proszę Państwa, zburzyły cały budżet inwestycji. No i gdzie skutek tego mogę powiedzieć, że możemy im podziękować, że mamy tereny zalewowe. Oczywiście tutaj starania są czynione cały czas po to, żeby jak najszybciej ruszyła budowa wałów. Te wały już są od Chrząstowa tutaj przez Złotniki do Mielca robione. Chodzi o Wolę Mielecką, proszę Państwa, pewne działania już są tam podjęte przygotowawcze w tym kierunku, żeby podbudowę wałów.
Niemniej z tego, co ja rozmawiałem, to najwcześniej w sierpniu można się spodziewać, że wykonawcy by weszli tutaj w jakąkolwiek inwestycję w Woli Mieleckiej. I to, Szanowni Państwo, jest zatem taka decyzja Podkarpackiego Zarządu Gospodarki Wodnej. Taki jest też harmonogram działań, ponieważ tam trzeba przeprojektować wał na Woli Mieleckiej, uzupełnić te miejsca, które Wisłoka zabrała, te działki, które Wisłoka zabrała, bo one były kiedyś wały wyrysowane na działkach, których dzisiaj nie ma, gdzie skoro to rzeki.